Za oknem jesień pełną parą. Liście spadają z drzew, robi się coraz bardziej ponuro, a wieczory stają się coraz dłuższe. Nasuwa się pytanie, co robić w wolnym czasie. Dla miłośników muzyki najlepszym wyborem będzie wybranie się na koncert na żywo. Klub Winyl zapewnia wspaniałą rozrywkę w towarzystwie znakomitych artystów. Na koniec września mieliśmy okazję posłuchać długo wyczekiwanego występu Alicji Janosz. Artystka zaprezentowała piosenki z płyt Vintage i Retro Nova, ale przede wszystkim swoje nowe utwory, jak mówi, skomponowane sam na sam z gitarą akustyczną. Bardzo melodyjne i pełne refleksji teksty zapewniły miłą i bardzo emocjonalną atmosferę. Alicja Janosz, odkąd pamięta, marzyła o tym, żeby zostać piosenkarką. Dzięki wsparciu rodziców w wieku 8 lat zaczęła śpiewać na festiwalach dziecięcych i młodzieżowych oraz uczestniczyć w warsztatach muzycznych. Popularność zapewniło jej zwycięstwo w programie Szansa na sukces z udziałem KAI oraz wygrana w Idolu, czego efektem było podpisanie kontraktu fonograficznego z wytwórnią BMG oraz ukazanie się jej pierwszej płyty. Po prawie 2-letnim koncertowaniu w 2004 roku nastąpił nieoczekiwany zwrot akcji i mentalna rewolucja Alicji. Za namową przyjaciela Piotra Banacha zdecydowała się zrezygnować na pewien czas z występów i zaangażować się w poszukiwanie własnych dźwięków. Chciała tworzyć wtedy, gdy uzna, że ma coś ciekawego do powiedzenia, a nie kiedy będzie to wynikało z tabelki Excela w wytwórni płytowej. Rezygnując z bycia jedynie elementem w rozpędzonej machinie, w jakiej znalazła się wygrywając Idola, Alicja prawdziwie pokochała muzykę i przeżyła niesamowite chwile z twórczością takich artystów jak Bob Marley, Pink Floyd, Stevie Wonder czy The Beatles. Czwartą noc chyba nie śpię, bo stale myśl to we mnie drzemie, że ktoś mógłby odebrać mi ciebie. Kolejny świt już nadchodzi, a ja nie mogę się pogodzić z tym, że istnieje opcja, że zechciałbyś się ze mną rozstać. Ile razy nie powiem, jak bardzo cię kocham, będzie za mało, jak mocno się nie wtulę w ciebie, zawsze będzie zbyt słabo. Chciałabym płynąć twymi żyłami, czuć to samo co ty. Co to znaczy, co się ze mną stało, wytłumacz mi. Thank you.
Los sprawił, że kilka lat temu znalazła się na festiwalu bluesowym Międzyzdroje Non-Stop, gdzie poznała perkusistę Bartka Niebieleckiego. Dołączyła do zespołu Hoodoo Band, który w 2010 roku został uznany przez czytelników magazynu Twój Blues za odkrycie roku, a w 2011 za zespół roku. Wraz z Alicją zagrał mnóstwo koncertów na festiwalach bluesowych i na sopockich top trendach. Poza działalnością w Hoodoo Band, równolegle Alicja pracowała nad solowym materiałem. Przychodzi noc, czuję dla mnie bądź, przyda światło i piękny, nazywaj mnie, alagrina włącz, schowaj mnie pod kąt, powoli dolewaj mi raz. Zarytnij bym drzwi, zamuruj bym okna, aby z zewnątrz nikt cię tu nie doznał. Nie zrujnował domu, w którym tak nam dobrze, a cały świat to tylko twoje, a rano już cię nie zna i znów mi jest samotnie. Od tego czasu bardzo zmienił się jej muzyczny styl. Od fascynacji reggae przeszła do bluesa i funky, by do tych inspiracji dorzucić muzykę lat 60. i bardziej solowe brzmienie Motown. Jej twórczość postrzegana jest jako kobieca i bardzo refleksyjna. Podczas koncertu w Ostrowi Alicja zabrała widownię w przekrojową drogę muzyczną jej ostatnich lat. Pierwsza część koncertu była refleksyjna, a druga, wręcz przeciwnie, dynamiczna. When your body lays.